Witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest Third Age Divide and Conquer. I na wstępie chciałem powiedzieć, że kliknięcia myszką, bo w sumie nie chciałbym teraz mylić dat, ponieważ nagrywam tą serię w nocy, kiedy leci Attila, jak wiecie, z poprzednich odcinków. Czyli w sumie sam nie wiem, kiedy ja ją udostępnię, te odcinki, więc nie chcę tutaj mieszać, ale w tym właśnie momencie, w którym to teraz nagrywam, bawiłem się przed chwilą pianką akustyczną i poduszką, aby zniwelować kliknięcia myszką dźwięki, które wydaje, i gówno pomogło, powiem wam, gdzie poduszka spełniła te zachciane, pożądane efekty, ale niewygodnie by się grało, naprawdę. Jasiek leżąc na ręce, która jest na myszce, trochę nie jest za dobrym, bo nie było dobrym rozwiązaniem do grania. A pianka akustyczna to jest jedno największe gówno, jakie powstało, jeśli chodzi o wyciszanie, wytłumianie dźwięków. Otoczyłem tym mikrofon i nic. Także odcinki, które będą nagrywane już, jak będę miał nowy komputer, będę już próbował, nauczę się robić audio w Audacity i wtedy już myślę, że dźwięki myszki znikną oraz szumy, które możliwe, że się pojawiają. Dobra, to było na tyle z takich informacyjnych rzeczy. Skupmy się teraz na Śródziemiu, ponieważ nasza armia przekroczyła Gundabad i stoją pod Deir. Niestety nie możemy się ruszyć. Oblegamy Deir, ale zaatakować się możemy jeszcze. Więc tutaj odczekamy i tu jest nasz szpieg, jo. Cośmy zrobili w ogóle. Kim to jest rycerz? To ma być ork, miał być. Aha, no dobra. Ciężki goblin. O, mają oddział. Nasze ludki z Goblin Town. No dobra. Tutaj czekamy w sumie na wojska. W sumie nic nie mogę zrobić, musimy tu sterować, bo w tym momencie praktycznie chyba skończę turę. Sorry za te jęki. Ale te tury zawsze są takim... No nudne są te tury, no. Clans of Edenwaid. Nie, ludzie, ja zacznę teraz pomijać te tury. Coraz dłużej się wleką. No. Oczywiście, że jest Sieged. I to nie przez Smauga, tylko przeze mnie. O! Kill them all! 3 do 1. Average victory! Fuck yeah! Mamy Dale, motherfucker! 2014 jednostek trzymał awans doświadczenia. No dobra, mamy Dale. Teraz trzeba wszystkich naprawić. Skutujemy sobie market i zaraz będziemy ruszać na Erebor albo na Esgarod. No dobra, a my teraz tutaj sobie przeprowadźmy się do krajów elfów. Krajów elfów, tak. Super, żebym to powiedział. Do krainy elfów. O, tak będzie, to brzmi lepiej już. Obełcznik? Nie.
X-Men to są. Choć mi o, że konicy mamy dosyć dużo, więc na więcej nie potrzeba. 5 batorii mamy, gdzie można było wybudować jeszcze kopalnię, czyli największe źródło dochodu. To nie. Wszedł? Nie. Litaś? Taś. Tutaj w Litasiu? A to tutaj już też nie, więc reszta może być budowana po prostu. To trzeba rozten. No, wiecie, nie? Bardzo rozbudować. O, jest dyplomata. Bo tutaj jest najwięcej hajsu w sumie. Okej. Okay. Musimy robić turę. The leader of the Undoing Well. Tail raised. Co? Take settlement. Pojebało was. Ej, ej. Ej. Gdzie jest reszta? Co to teraz? Zostawicie mnie tu? Fuck. Ja pierdolę. Czy to jest pewne, że nie mi to tam oblegać, ale dalej genialne te inwazje wasze są. Są i nie. Brak mi słów. Dobra, idziemy na to Imlardis. Jednego Sikirmana się walnij. Idziemy. Tam jest w sumie nasz najbardziej zasłużony wódz. Ja pierdolę. Lipa. Dobra, tu jest nasz agent. Dobra, pójdziemy w tą wajchę. Do Gundabalu. Kandydat na generała. Mało hajsów, mało. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych troli, ogrów i innych gówien, które się tu pamiętają. O, tu nic nie zrobię. Tutaj w sumie też nic kurwa nie zrobię. Jebane krasnoludy. Wychujali mnie wszyscy. Cały Mordor mnie wychujał. Daję, przejęli, spierdolili. Zamiast z nimi walczyć, przejąć te trzy piękne, zajebiste miasta. To mi zjebali. Nie. Nic się nie stało przez turę. Ale co mamy? No. Moria! Ale nie mogę oglądać. Ale dobra, widzimy Morię, czyli to jest teraz wszystko. Idziemy teraz do tych Wellsmanów. Gdzie jest Moria? Chcę ją ujrzeć. To jest Casa Doom. Ten Ork Fortis. Gdzie jest Moria do chuja? Powinna być jakoś zaznaczona. Chcę ją zobaczyć. Co za chuje. Dobra. 2000 plus się. Czujemy Blacksmitha. Blacksmith. No sleepy here. Oj, będzie ciężko, oj, będzie ciężko. Dobra, dyplomata będzie teraz musiał zapieprzeć. Chyba, że możemy drugiego. Nie możemy. Nasz szpieg nam nic nie da. My musimy mieć dyplomatę. No dobra, bronimy się w Tail. Kurwa.
Jezu, zapominam czas, że to się strzałkami steruje. Co my tu mamy? To jest nasze ładne całe daje, tylko powinno być takie bardziej skórzaste. I tak, atakują nas prosto z Ereboru. Kurwa, jaka wielka góra. Są krasnoludy. Gloin ich prowadzi. I przez ten mościk zapierdalają kolejne krasnoludy z żelaznych wzgórz. Powiem wam tak, jedna rzecz. Miasto, to miasto w Mediewalu jest kurwa większe niż miasto w Attilii. Tak. 1-0 dla Mediewala z Attilą, do jasnej cholery. A Jezu, tyle przegrać. Teraz pytanie, czy napieprzamy się z Dwolinem, czy z Dwolinem, z Gloinem, czy z tymi krasnoludami? Chyba można też pomyśleć, żeby powalczyć z dwoma na raz. I chyba tak też zrobimy. Tylko musimy, tu mamy 3 oddziały już ze sobą. Musimy 2. 3 oddziały tych łebków. Zostaną 3 tu. Tak, weźmiemy tak 3 oddziały. Oni mają do dyspozycji. Oni nie mają nic do dyspozycji. To jest najlepsze. Czyli oni nic tutaj nie mogą zrobić. Ale wojsko trzeba tutaj trzymać. Przestawiamy tych. I tych na murach. Wy pod murami. Po prostu tu se stoimy. I czekamy na nich. A teraz ustawimy się tam. No. Jep. Na murze już widzę, sobie stoją. Super. Powiem wam, że na pewno nie wlezą przez tą bramę. Nie ma opcji, że nie. Także szykujemy się po prostu na ich wejście. A mamy 4 oddziały, super. Dobra, i to by było wszystko. Są chyba tylko jeszcze wargowie. Ale problem jest ten, że nigdzie ich nie można postawić. Ale nie no, miasto jest zrobione przekurwiście. Dobra, tutaj słuchajcie. Okej, okay, start battle. Wow, miałem jeszcze więcej tego. Dobra. Zobaczmy, co tam te krasnoludy kombinują. Te krasnoludy stoją w miejscu. Spoko. No ja chcę zobaczyć, na czym oni jeżdżą. To nie jest, nie są chyba konie. Kuce. No dobra, to tym miejscem się nie musimy martwić zbytnio. Wyzwiemy sobie nawet tutaj jeden oddział dodatkowy do takiego wsparcia. To to idzie ciężka piechota krasnoludzka. Ale taran zbudowali? Co to jest? Co taran? Co, aż tak ślizgo, że się nie możecie chodzić?
ładować w tych krasnoludów. I jep, pist. W sumie. O, nie mogą tu się żadną stroną dostać. Z tej strony woda, z tamtej strony woda. Wycofujemy stąd ludzi. Wszystkie siły do północnej bramy, czy tam południowej. Strzelać, strzelać. Jedyne co mnie właśnie w mediewalu wkurwia to, że nie tak strzelają. Czemu nie mogą tak płasko, prostą trajektorią, jeb, prosto w banie. To mi się akurat nie podoba. Dobra, klasno będę zrobił dziurę. Nasi już tu na szczęście czekają. Wódca. Wódz najwyższy. Czarne czerwone tarcze. Czekamy. I starcie, jep, jep, jep. Normalnie, na koniach się wybali, ale to są chyba coś inni. Oczywiście wszystkich musieli wpierdolić w tym dniu. Jak wszyscy to wszyscy. Lać się. Nie dawać im miejsca. Fuckers. Dobra, topornicy ich zatrzymają. A wy co? Jakieś plątanie narobicie? Twardo, leją się, leją się. Nasi już idą, nasi już idą. O kurde, zostało 45, tylko 44. Który to w ogóle to jest nasz dowódca? Czym on się wyróżnia? Ciochają się i ciochają, ale ten on żyje, ale on żyje. Czerwone jak gówno, ale żyje. Twardo. Dawać topornicy.
Przyszło wsparcie. O Jezu, ile tu tych małych żelaznych łebków przyszło. Cały czerwony. Walczyć, walczyć. Nie. Więc tak wygląda nasz dowódca. Biedniej wyglądał niż cały ten oddział. Wargowie. Unanun. Dun 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 dun. Warto walczyć, walczyć. Ustawcie się jakoś tutaj. Żeby można było ich chociaż ze wszystkich stron obejść. Co może im trochę morale spadnie chociaż. Jeden konik został, no jeden konik. Ściągnąć go z tego konia. No, lajcie go. No. Super, nie mają konic. My to przejebiemy. Warków już nie mam. Szłuczników nawet muszę sprowadzać. To nie oznacza... To nie są dobre wieści, ludzie. Tylko głupie spróbuj przegrać. No z takim morale to nie na pewno nie przegrają. Nie zginie dowódca. A nie wydaje się, żeby ginęli. Mam sobie dalej zginięciu. Zostało już mało, no.
zajebę. Tam już nic nie mają. Oj, mało nas zostało. Ale więcej niż ich. Jak to się skończy, kurde, no? No gówno nam tu zostało. Mamy już mniej ludzi niż oni. No 7 tych. No. Te wszystkie gówno strzelają. Mam tylko, że walczą na śmierć i życie niektórzy. O, już ci daj, ci da. Sami ucznicy już walczą. Najprościej w świecie dostaliśmy w pierdol. Clear defeat. Zostało Gloinowi 183 ludzi. Super, dobra. I frakcyjny lider padł na ryj. No, a nas tutaj czeka kolejna wielka bitwa. Oblężenie Imnardii też nie jest fajną sprawą. Wąsko tam jak skurwesy. Tu nam dali generała. O tak. Takich ludzi bierzemy od razu. Cały oddział poszedł jebać się, więc... Można tu jakieś... Te najlepsze jednostki już powoli budować. Ale tylko te najlepsze. A dyplomatom jeszcze trzeba ruszyć. Siemanko. Zaakceptowali. Mapa informacji? No. Tak. Ekstra. Pójdziemy sobie szybko do elfów. I będziemy jechać tak w dół. A tu nigdzie nie mogę budować, nie? Nie. Dobra, turujemy. Tak. Rivendell jest oblegana. Przez 10 tur jeszcze. Garnizon Quarters Nochwa. To też dużo dochodu przynosi. Trzeba naszego boga wrzucić jakiegoś Melkora. Okej, okay, skończymy ten odcinek, bo bitwa będzie z Imlardis bardzo długa i chciałem ją zostawić na kolejny odcinek, ponieważ dzisiaj już bitwa była straszona i to dosyć duża. Także na razie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Third Age. Yo!